Dzień dobry! Dziś zapraszam Państwa na drugą część naszej wędrówki po wschodnich przedmieściach Rotoszyna. Będziemy spacerowali drugą częścią ulicy Ostrowskiej, zajrzymy sobie m.in. do Grzegorzewa, a także będziemy spacerowali po ulicy Sudmierzyckiej. Serdecznie zapraszam! Kontynuując naszą wędrówkę po wschodniej części Krotoszyna, rozpoczniemy w miejscu, gdzie skończył się odcinek pierwszy, czyli w okolicach Ronda Brumen, w okolicy, gdzie niegdyś znajdowały się wiatraki, takie jak ten uwieczniony na przedwojennej fotografii przez Alfreda Szena. Nie będę więcej o tym wiatraku już mówił, wspomniałem o nim w pierwszym odcinku, więc możemy ruszyć dalej ulicą Ostrowską na Wschód i po pewnym czasie docieramy do nieistniejącego już oczywiście cmentarza żydowskiego. Tenże cmentarz powstał po 19 lipca 1638 roku, bo właśnie tego dnia ówczesny dziedzic miasta Jakub Hieronim Rozdrażewski wydał przywilej zezwalający miejscowym Żydom na przygotowanie w tym właśnie miejscu cmentarza. Obecnie cmentarz żydowski, a w zasadzie teren pod cmentarzu żydowskim, kojarzony jest przede wszystkim z tym charakterystycznym parkiem przy ulicy Ostrowskiej. Natomiast trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że ten cmentarz pierwotnie był o wiele większy, bo obejmował obszar od ulicy Głowackiego, gdzie znajdowała się brama główna cmentarza, po ulicę Sosnową oraz od ulicy Ostrowskiej niemalże po plac szkolny. Tym samym market, znajdujący się nieopodal parku, również zawierałby się w terenie istniejącego już cmentarza żydowskiego. Tak duży cmentarz nie tylko był związany z tym, że w Krotoszynie żyła bardzo liczna społeczność żydowska. Pod koniec XVIII wieku warto wiedzieć, że Żydzi stanowili niemal połowę mieszkańców Krotoszyna i tworzyli największą w całym województwie kaliskim gminę żydowską, właśnie tutaj. Te rozmiary cmentarza były związane jednak także z tym, że krotoszyński Kirkut cieszył się dużą Popularnością, dużą estymą w społeczności, wśród społeczności żydowskiej południowej Wielkopolski, ale nawet Dolnego Śląska. Na tym cmentarzu bardzo często swoich zmarłych grzebali bogaci Żydzi, właśnie z tych wspomnianych przeze mnie regionów. Dlatego też ten cmentarz musiał być dość obszerny. Tutaj mamy fotografię z okresu międzywojennego, przedstawiającą właśnie takie ujęcie. Mogił na właśnie cmentarzu żydowskim przy ulicy Ostrowskiej. Natomiast warto w tym miejscu dodać, że cmentarz istniał do przełomu lat 1940-41, kiedy to niemieckie władze okupacyjne zlikwidowały kirkut, a płyty nagrobne macewy zostały przez władze zarekwirowane i zniszczone. Fragmenty tych. Stelli wykorzystywano następnie do budowy murków, na przykład murków przy kościele Świętych Fabiana i Sebastiana, murków przy Pałacu Grotoszyńskim w parku, a także niektóre z płyt zostały wykorzystywane do brukowania chodników, jak na przykład chodnik przy ulicy Fabrycznej. Fragmenty tych płyt były wykorzystywane w podobnych celach także przez władze komunistyczne powojennej Polski. Warto o tym też tutaj wspomnieć. Warto też dodać jeszcze jedną rzecz, że podobny los Spotkał płyty nagrobne z cmentarza parafialnego przy Kościółku Rocha, to w okresie okupacji. Natomiast już w okresie powojennym podobny los spotkał też płyty z cmentarza Węgielickiego przy dzisiejszej ulicy Rawickiej. W zasadzie jedynym ocalałym i istniejącym do dziś nagrobkiem, płytą nagrobną, macewą jest macewa Jakoba Kaca z 1722 roku, którą eksponujemy na parterze naszego muzeum, więc mamy ją w naszych zbiorach. Jeśli chodzi o obiekty e, infrastruktury cmentarnej, jedynym ocalałym, fragmentarycznie obiektem jest e, dom Grabarza i Kostnica, e, dom pogrzebowy po prostu przy ulicy Głowackiego, niedaleko właśnie tej bramy głównej kiedyś. Dziś jest to budynek mieszkalny i nie jest kompletny, zachowała się z niego mniej więcej jedna trzecia całości, tej, która tutaj była jeszcze w okresie okupacji. Postaram się wkrótce przygotować Państwu materiał oddzielny poświęcony krotoszyńskim Żydom. Pojawiały się już prośby o zrealizowanie takiego filmu, więc niedługo pewnie za niego się wezmę. Wówczas będzie więcej szczegółów na temat tej bardzo ważnej w XVIII-XIX wieku dla naszego miasta społeczności. Ruszajmy jednak dalej. Nieopodal cmentarza żydowskiego, na północny wschód od Kirkutu, znajdował się najstarszy w okolicy Krotoszyna cmentarz ewangelicki, o właśnie w tym miejscu. Lokalizowany on jest czasami jako cmentarz w Grzegorzewie, aczkolwiek sama wieś Grzegorzew znajdowała się kilkaset metrów na południe od niego. W każdym razie ten nieistniejący już oczywiście cmentarz można zlokalizować u zbiegu ulicy Ludowej i Stawnej, konkretnie po wschodniej części ulicy Ludowej. Do tego cmentarza nawiązuje legenda o niegrzecznym dziecku, jednak nie będę jej dzisiaj przytaczał. Jest dość łatwo dostępna, więc można sobie tą legendę poczytać. Cmentarz, tenże ewangelicki, utworzono pod koniec wieku XVII lub na początku wieku XVIII dla osiedlających się coraz liczniej w krotoszynie Niemców. Ci Niemcy przybywali do naszego miasta od pierwszej połowy XVII wieku, uciekali przed prześladowaniami religijnymi z czasów wojny jeszcze trzydziestoletniej. No i ta, to, ta nekropolia, to miejsce spoczynku, funkcjonowało aż do początku XX wieku, ale już od 1815 roku miejscowi ewangelicy najczęściej za miejsce spoczynku swoich krewnych wybierali cmentarz przy ulicy Rawickiej dzisiejszej, a czasami nawet cmentarz w niedalekim Konarzewie. Więc też tu różna praktyka była. Oczywiście ten cmentarz ewangelicki już dziś nie istnieje, ale tutaj na mapie z 1877 jeszcze jest zaznaczony. Na południe od cmentarza znajduje się wspomniana już wieś Grzegorzew. To są tereny dzisiejszej ulicy Grzegorzewskiej, ale przede wszystkim ulicy Makowej, bo to właśnie przy ulicy Makowej do dziś zachowały się dwa najważniejsze obiekty tej miejscowości, czyli dworek XIX-wieczny kryty naczółkowym dachem, otoczony pozostałościami jeszcze zabudowań folwarcznych oraz obok dworku jest lokal, który należał do niejakiego... Mertinsa. Także takie dwie y, budowle tutaj w Grzegorzewie się znajdowały. W Grzegorzewie jedna z pocztówek pokazuje nam także coś takiego, czyli Aleję Westchni, która miała gdzieś w okolicach tejże wsi się znajdować. W każdym razie, jeśli chodzi o restaurację, bo ona jest najciekawsza, pojawia się na wielu pocztówkach, bardzo efektownych, jak na przykład ta z tą karczmą, która już funkcjonowała w połowie XIX wieku, wiąże się lokalna historia z okresu wiosny ludów. 27 marca 1848 roku, w związku z tym, że coraz silniejsze były wśród Polaków nastroje narodowo-wyzwoleńcze z Krodoszyńskiego Ratusza, Niemcy usunęli Powiatowy Komitet Narodowy, który miał przygotować powstanie. Polacy przenieśli się wówczas tutaj, tu organizowali swoje spotkania, właśnie w Karczmie w lokalu w Grzegorzewie, tu na innej jeszcze fotografii. I 30 marca, właśnie w tym lokalu. Miejscowi Niemcy i Żydzi, którzy stanowili wówczas jakieś dwie trzecie mieszkańców Krotoszyna, zaatakowali obradujących Polaków. Komitet zmuszony był wówczas przenieść się do Koźmina, i to właśnie w Koźminie rozegrały się najważniejsze wydarzenia związane z lokalną wiosną ludów. Jak już wspomniałem wszystko, to w roku 1848. Ruszając jednak dalej na wschód, w kierunku Smoszewa, muszę jeszcze wspomnieć o dwóch miejscach, o których często wzmiankują źródła historyczne. Po pierwsze, chodzi mi o folwark w Zmysłowie, o właśnie tutaj na wschód od Grzegorzewa. Tenże folwark został założony na przełomie XVII-XVIII wieku przez ówczesnego dziedzica miasta Franciszka Zygmunta Gałeckiego. Po sprowadzeniu do miasta Trinitarzy, ponad 30 lat później, już przez Józefa Potockiego, ten folwark przekazano zakonnikom jako część ich zabezpieczenia finansowego. Gdyby próbować zlokalizować miejsce, gdzie ten folwark się znajdował, to jest to dzisiejszy zbieg ulic rolniczej i żniwnej. Na północ od Zmysłowa, tuż przed Gorzupią, znajdowała się druga osada, też często wzmiankowana w źródłach Starków tutaj o nieopodal czarnej wody. Naprzeciwko Grzegorzewa po drugiej stronie ulicy Ostrowskiej znajdował się sad, który prawdopodobnie należał do y, majątku właśnie w Grzegorzewie. Natomiast nieopodal tego sadu, o, w tym miejscu w zeszłym roku znaleziono ciała y, niemieckich żołnierzy, odnaleziono mogiłę, ekshumowano te ciała. Byli to żołnierze, którzy polegli w walce z Rosjanami w styczniu 1945 roku. Po drugiej z kolei stronie tego sadu, już przy ulicy Sulmierzyckiej, jakieś 250 metrów na północ od skrzyżowania z ulicą Kwaliszewską, e, zachowały się mogiły choleryczne. Zbiorowe mogiły ofiar cholery, dlatego to miejsce nazywane było czasami też w źródłach cmentarzem Świętego Rocha, patrona chroniącego od morowego powietrza. Jedna z tych mogił którą jeszcze dziś da się zidentyfikować, aczkolwiek już tego krzyża tutaj, na tej akwareli upamiętnionego, nie ma. To jest mogiła w kształcie litery T, Tau, krzyża świętego Antoniego. Jest to mogiła zbiorowa ofiar ostatniej epidemii cholery, która dotknęła Krotoszyn. Niestety nie ma już krzyża, ta mogiła jest już porośnięta, aczkolwiek jeszcze ten kształt da się dziś zidentyfikować. Nieopodal też już jest, y, znajdować się miała jeszcze jedna mogiła, dzisiaj już trudna do identyfikacji, jednej ze starszych epidemii, jakie przytoczyły się y, przez nasze y, okolice. Niedaleko tych mogił, y, na jednym z drzew, jeszcze do niedawna znajdowała się mała kapliczka, upamiętniająca miejsce egzekucji pierwszego rozstrzelanego przez Niemców mieszkańca Krotoszyna Antoniego Rosińskiego. Dzisiaj jednak to miejsce jest już trudne do zlokalizowania. Tej kapliczki niestety nie ma. Antoni Rosiński został rozstrzelany za nielegalne posiadanie broni na podstawie donosów własnej żony, a na naszej wystawie stałej prezentujemy protokół egzekucji tegoż krotoszynianina. Ruszajmy jednak dalej na południe, docieramy do Exercier Plac według tego planu z 1877, czyli do placu ćwiczeń, który był w okresie międzywojennym nazywany czasami Wielkim Majdanem lub Majdanem Wojskowym. W tym miejscu odbywały się przede wszystkim ćwiczenia wojskowe, ale niekiedy także uroczystości, jak na przykład jesienią 1919, kiedy tutaj wręczono sztandar dziewiątemu Pułkowi Strzelców Wielkopolskich. Wojsko w okresie międzywojennym ten teren użyta, użyczało też czasami harcerzom na zloty jakieś większe harcerskie. Majdan, jak widać zresztą, powstał w okresie zaborów i zlokalizowany był mniej między ulicą Sulmierzycką a Ostrowską, odskrzyżowanie ulicy Sulmierzyckiej i Chwaliszewskiej, o tu, Aż do leśnej drogi łączącej leśniczówkę u zbiegu ulic Sulmierzyckiej-Wiewiórowskiego z leśniczówką Ramberg przy ulicy Ostrowskiej. Przy tak zwanym drugim rondzie ulicy Ostrowskiej. W poprzek Majdanu przechodziła, jak widać tutaj na planie, ulica Chwaliszewska. Dziś ten teren jest po części zindustrializowany, a po części zalesiony. W okolicy Majdanu zlokalizowane były dwie strzelnice. Pierwsza i nieistniejąca już dziś znajdowała się po północnej stronie placu ćwiczeń. Dziś jest jedynie widoczna na mapach liderowych położona była między ulicą Chwaliszewską a stawami usytuowanymi za zabudowaniami należącymi dzisiaj do Dino, a niegdyś będącymi nieistniejącymi już zabudowaniami chlewni. Druga strzelnica pruska której likty można jeszcze dzisiaj zlokalizować, znajdowała się po południowej stronie Majdanu, w lesie pomiędzy ulicą Kwaliszewską, a wspomnianą drogą wiodącą do Leśniczówek. Tak to tutaj yy, wygląda. W lesie, w tych okolicach na południe od Majdanu, znajdowały się też inne obiekty wojskowe, jak na przykład miała być tam zlokalizowana prochownia, czyli po prostu magazyn amunicji. To wszystko było tutaj lokalizowane ze względów, oczywiście, logistycznych. Skoro tu były ćwiczenia, no to takie obiekty też musiały się tu znajdować. Tutaj mamy na przykład fotografię przedstawiającą żołnierzy 56. Pułku Piechoty podczas tych ćwiczeń na Majdanie Wojskowym. Tu chłopaki się, jak widać, wydurniają. Kierując się jeszcze dalej na południe, w tych lasach pod Smoszewem, o tu można oprócz wspomnianej przeze mnie już infrastruktury powojskowej natrafić także na miejsca związane z lokalnymi legendami. I tak na przykład niedaleko nieistniejącej już osady Bargły, o mniej więcej oczywiście w tym miejscu, znajduje się tak zwany zbójecki kamień związany z legendą o zbóju smoku. Nie będę tutaj legendy przytaczał, aczkolwiek warto wiedzieć, że to miejsce jest właśnie mniej więcej. Tutaj, nieco dalej na południe, po drugiej stronie ulicy Surmierzycki znajduje się drugie miejsce związane z legendą. Chodzi o dom Rozdrażewskich. Dąb, według legendy, pod którym mieli się spotykać miejscowi chłopi, aby zbierać się do walki partyzanckiej ze Szwedami w okresie potopu. A ten dom jest o wiele młodszy, aczkolwiek legenda z nim związana jest. No i w tym miejscu nie można pominąć jeszcze jednego bogactwa, które tutaj w lasach podgrotoszyńskich można znaleźć. Chodzi mi o Mogiły prahistoryczne, lidarowe skanowanie tych lasów wykazało, że znajduje się tutaj około 120 prahistorycznych mogił, a większość z nich pochodzi z drugiego okresu epoki brązu, czyli to są kurhany z lat mniej więcej 1450-1200 przed naszą erą. Największe skupisko tych kurhanów jest usytuowane nieopodal w Piasków, to jest dzisiaj część Chwaliszewa. Pomiędzy piaskami Helenopolem a Smoszewem jest tam około 40 obiektów właśnie związanych z tą epoką brązu, z drugim okresem epoki brązu. W tym miejscu warto jeszcze wspomnieć o tym, że w. W tej okolicy znaleziono też najstarszy w regionie odkryty grób. Pod Smoszewem znaleziono pochówek neolityczny z okresu, który archeolodzy nazywają okresem kultur amforkulistych. To są lata mniej więcej 2700-2000 przed naszą erą. Ten grób to najstarsze świadectwo kultury duchowej w naszych okolicach. Na zakończenie jeszcze kilka fotografii. Tutaj zdjęcie Leszka Zdracha przedstawiające właśnie Zbójecki Kamień. Tutaj Mamy dom Rozdrażewskich, też na fotografii. Kurhan pod jeden z oczywiście licznych tutaj kurchanów. A tutaj przekrój kurchanu z Podsmoszewa, wykonany jeszcze przez profesora Józefa Kostrzyskiego. No i kurchan zrekonstruowany, który dziś można zwiedzać, właśnie Nieopodal piasków. Na tym zakończymy. Naszą wędrówkę wschodnim fragmentem Krotoszyna. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę. Mam nadzieję, że ten materiał, ponownie dwuczęściowy, przypadł Państwu do gustu, że się spodobał. Mam również nadzieję, że uda mi się wytrwać i do końca roku utrzymać tą regularność, że materiały będą pojawiały się co tydzień. Na razie nie zanosi się na to, żeby miało to ulec jakiejkolwiek zmianie. Bardzo dziękuję jeszcze raz za poświęcony czas. Zapraszam na kolejne materiały już za tydzień i do zobaczenia. Wszystkiego dobrego.